co, najfajniej by było, jakbyśmy wzięli te dwie pianki i je w ten sposób połączyli. Wtedy z jednej strony mamy tą elastyczność, o którą nam chodzi, a z drugiej strony mamy chyba tą plastyczność, tak? Czyli to konturowanie ciała. Ciała. Tylko pytanie, dlaczego 90% producentów na świecie robi w ten sposób? No nie wiem, powiedz mi. No dlatego. Bo to daje fajny efekt wow, jak to bo gdzieś to zobaczysz. Daje efekt wow. A czy to daje efekt ergonomiczny? Nie daje efektu ergonomicznego, ponieważ wszyscy twierdzą, że ta pianka podpiera. Przez to, że jest pianką leniwą, to nie podpiera. Ona tylko konturuje, czyli do naszego ciała się dostosuje, ale nie ma siły, bo nie jest elastyczna tak jak pianka tego typu. Tak? Czyli tutaj ona podpiera, bo z siłą, z jaką ją uciskamy, z taką samą siłą ona oddziałuje na nasze ciało. Czyli tutaj możemy powiedzieć, że nasze ciało będzie się fajnie układało. 36,6 przejdzie w pewnym momencie do tej struktury pianki leniwej, zmiękczy ją tylko pod naszym ciałem i dopasuje. Ale cały czas za pośrednictwem tej pianki będzie skóra oddychała. No i łatwość zmiany pozycji, tak? No zobacz, masz tą największą kulkę. Jeżeli ja będę leżał, to będę mógł się przesuwać, tak? I tak dalej. A jeżeli byśmy ten materac zbudowali tak, jak wszyscy budują, to zobacz, co się dzieje. Ona się rozgrzewa, zapada i co dalej? Ona się nie chce nam przesunąć. Czyli tak naprawdę ogranicza ruchy. Tak? Czyli tu w Toruniu następuje kolejny przewód kopernikański. Znowu się odwraca wszystko do góry nogami i mówi światu, że... Wyglądam prawie jak Kopernik, tylko sobie grzywkę... Zresztą mam takie zdjęcie. W szkole na mnie mówili Kopernik. Mam taką szopę. Także pokażę następnym razem. I tak, odwróciliśmy tak naprawdę ten system. Czyli co zrobiliśmy? Co wstrzymaliśmy, a co ruszyliśmy? Chyba tą lepkość lekko wstrzymaliście, a przynajmniej sprawiliście, że nie powstaje to ściśnięcie tej pianki. No bo ja rozumiem, że kiedy ona pod wpływem temperatury zostaje ściśnięta, to zmienia się jej struktura komórkowa. Zupełnie. I te przestrzenie tutaj, które są do tej pory puste i wypełnione gazem, one się jakby zlepiają tak. I zanikają. A przez to ta pianka, która do tej pory była przepuszczalna do powietrza, teraz staje nie się nieprzepuszczalna. I teraz zobaczcie, bardzo prosty tak, test. Pianka wysokoelastyczna. Bez problemu przedmuchuje powietrze i ona cały czas ma grubość około 3 cm. W momencie, kiedy dmucham sobie w wisko, bez problemu to robię, też są 3 cm, też jest otwarta struktura. Ale w momencie, kiedy ona jest zgnieciona, nie jestem w stanie przedmuchać. Czyli powstała nam skóra poliuretanowa. Bardzo ciasna, zbita, sklejona komórka z komórką. Czyli zawsze układ materaca o takiej budowie będzie generował... No, pocenie się, po prostu nasze ciało musi odparować, tak? Musi wydzielić z siebie. No tak, bo kiedy ta pianka zostaje ściśnięta, to ona powstaje, się staje tak. nieprzepuszczalna dla wody. 50% zorientowanych użytkowników materaca z pianką z pamięcią od góry narzeka na pocenie się. 90% producentów tak robi, a 50% kupujących na to narzeka. Tak. Zrozum ten biznes. No tak, ale to, co mówili już dawno temu. 1000 razy powtórzone kłamstwo staje się prawdą, więc ludzie są zafascynowani pianką z kosmosu, pianką z chmurek, pianką, która podpiera, pianką, która robi cuda, a tak naprawdę ona się nadaje tylko i wyłącznie jako materac przeciwodleżynowy, bo ma jedną fajną zasadę. No. Idealnie dystrybuuje wagę, tak jakbyśmy leżeli na materacu wodnym, czyli jeżeli zatopię tą kulkę, to zobacz, ile ona od spodu na pewnej głębokości będzie miała punktów podparcia. 1/3. Jeżeli położymy ją na piance wysokoelastycznej, zawsze będzie troszeczkę mniejsze to zatopienie, co będzie powodowało, że będzie tylko 20% podparcia. Tak szacujesz? Tak szacuję. Okay. To jest, może to jest, nie wiem, 40 i 30, ale na pewno jest dużo, dużo mniej. A co się z tym wiąże? Nasze ciało, które waży 70 kg, jest podparte w 300 punktach, a na tej piance w 400. Czyli krew płynie lepiej na tej piance. A co się dzieje u osób, które leżą długo? Powstają odleżyny. Czyli cyrkulacja krwi nie może być zahamowana w żaden sposób, nie może być ograniczona.
jeżeli mamy 32 mm słup rtęci, to jest ciśnienie, które jest w żyłach, to jeżeli będzie za mało punktów, to będą punkty kumulacji wagi i tam powstaną odleżyny. Kość ogonowa, łopatki, potylica, pięty, czyli tam, gdzie jest mały punkt, a jest duża kumulacja wagi. Rozumiem, że zaczynasz do mnie mówić o sile nacisku. A z siłą nacisku jest chyba związana taka wielkość, jaką jest twardość. Dokładnie. Czyli twardość, no bo wiesz, twardość, kiedy mówimy o tych kulach, które są z metalu, to jest ich taka właściwość, która mówi o tym, że nie mogę jednej wepchnąć w drugą, ani zarysować. Zawsze materiał twardszy jest w stanie zarysować materiał bardziej miękki, a przy odpowiednim nacisku go rozkruszyć. No ale jak to ma się twardość do materiałów, które są pianami? Czy są na to jakieś testy, które no, są powiedzą, testy, jak, to, są, jak są zbadać test. Twardość czegoś, co jest gąbczaste? Znaczy są urządzenia, tak, i są pewne normy ISO, przy pomocy których wykonuje się pomiar twardości. I na przykład taka rzecz jak materac. Jest urządzenie, przy pomocy którego możemy zgnieść wysokość obojętnie, no załóżmy, że będziemy badali dla łatwości wytłumaczenia, tak? Blok o wysokości 20 cm. Musimy wcisnąć z bardzo dużą siłą talerz o określonej wielkości i zgnieść ten blok o 40% jego wysokości. Czyli 8 cm. 8 cm. I teraz w tym momencie dokonujemy pomiaru w newtonach, jaka siła była potrzebna, żeby zgnieść ten blok. No okej, czyli mierzymy siłę nacisku przy ucisku 40% objętości, czy z wysokości danego materiału. Dokładnie. Czyli możemy w sumie każdą twardość materiałów takich jak pianki przeliczyć na siłę podaną w newtonach. Dokładnie. Albo pewnie na ciśnienie podane w kilopaskalach. Dokładnie. Kiedyś się mierzyło w kilopaskalach, teraz się mierzy raczej w newtonach. Jest to bardziej czytelne, prostsze, bardziej zrozumiałe dla użytkowników. No tylko, że jak gdyby nie sam ten parametr będzie istotny w samym procesie tworzenia i określenia funkcjonalności materaca. Bo teraz wyobraźmy sobie no, chociażby taką sytuację. Mamy taki materac. No, okay. Jest pianka wiskoelastyczna, jest pianka wysokoelastyczna. Mhm. Każdy producent powie, mam dwustronny super materac. Ten jest twardy, a ten jest miękki, tak? Po pierwsze, nie można dokonać pomiaru, ponieważ pianka wisko jest pianką leniwą, więc ona przez to, że nie jest sprężysta, to nie wypiera tego talerza. Wracamy do tej lepkości, o której rozmawialiśmy. No dokładnie. Tak? Czyli do tego wciśnięcia i przyjęcia pewnej plastyczności, pewnego konturu, kształtu. Uzależnionej od temperatury. No wiem. Czyli jeżeli dokonamy pomiaru w temperaturze 30 stopni, to będzie zupełnie inny niż ten sam pomiar w pomieszczeniu, gdzie będzie 15 stopni, ponieważ ta pianka wisko no tak, jest lepka. Lepkość jest zależna od temperatury. Dokładnie. Im tak. wyższa temperatura, dokładnie tym tak. mniejszy współczynnik dokładnie lepkości. Tak. Dokładnie tak. I teraz w ogóle jak gdyby brak logiki budowy takiego materaca no polega w ogóle na tym, że tak położony ten materac będzie powodował, że pod samym wpływem ciężaru lepka pianka, zobacz co się dzieje, cały czas się zapada, cały czas. Ona w pewnym momencie zrobi się ta dolna warstwa z 10 cm, tylko załóżmy 3. Mm-hmm. Jeżeli położymy materac odwrotnie, to my zatopimy się, a dół będzie cały czas miał 10 cm. To jest bardzo ciekawe, bo w momencie, kiedy tutaj pchasz, to dół się nie zagina, zgina się cały czas tylko pierwsza warstwa. A jeszcze temperatura a kiedy ciała. Odwrotnie, widzimy, że zgina się zarówno warstwa jasna, jak i warstwa błękitna. Tak, tylko że później warstwa jasna, przez to, że nie jest elastyczna, zacznie się szybciej zaginać niż warstwa ta górna. Chociaż tu mamy bardzo miękką piankę, 100 newtonów, super miękka pianka. Jakbyśmy dali tutaj piankę, która będzie miała 150 newtonów, to ta nawet milimetr się nie zgniecie, a ta będzie takim cieniutkim dwucentymetrowym plastkiem. 100 newtonów. Czyli ja rozumiem, że ty już trochę wiesz o tych skalach twardości wyrażonych za pomocą newtonów. Czyli jakbyś podzielił, te miękkie materace, to one do ilu są newtonów? No bo ja mam, wiesz, mogę sobie odważnik przynieść, przyjdę do sklepu. No załóżmy, 60 newtonów to jest miękki materac, tak? Czyli każda osoba, czy lekka, czy ciężka, każda się w nim zapadnie.
Czyli nie można dobierać w zależności od wagi. Bo ja mam wrażenie, że ty mi mówisz o ciśnieniu. No bo człowiek duży jest zazwyczaj ciężki, więc wywiera ale duże jego ciśnienie. Powierzchnia i masa, które przekłada się na ciśnienie, które wywiera na materac. I ona jest w sumie takie samo, jakie wywiera człowiek mały i lekki. No, on jest lekki, ma małą powierzchnię, no dlatego, a ten jest duży i dlatego, ciężki. Dlatego i duży, i ciężki, i mały, szczupły, obydwaj powinni spać na 120 newtonach. Czyli jeżeli na takiej twardości materaca. Na takiej twardości materaca, bo przychodzi na przykład klient i mówi, ja ważę 120 kg, mam 1,90 m, moja żona ma 1,60 m i waży tam 58 kg. Okej, ale ile ty masz na plecach wypisanych punktów podparcia, a ile ona? Jaką masz powierzchnię. Jaką masz powierzchnię, przylegania do tego materaca. Czym powierzchnia większa, może być większa waga, bo i tak te punkty wagi się rozłożą w ten sam sposób, tak? Czyli jak gdyby ten współczynnik jest przeliczony właśnie tych 120 newtonów poprzez to, że waga z reguły rozkłada się na większą powierzchnię ciała. Ja to rozumiem, a powiedz mi, czy producenci w takim razie podają, producenci samych pianek albo sprzedawcy materaców, podają te dane w newtonach, mówią, jaką twardość ma ich materac. Producenci pianek podają. 40%. Producenci pianek podają. Tak. Na przykład, tutaj jest pianka HR30. 100, czyli pianka otwartokomórkowa o gęstości 30 kg na metr sześcienny i twardości 100 N. Jeszcze mamy gęstość tutaj wprowadzoną. Gęstość jest zawsze parametrem podawanym i zawsze jest twardość. Ale już producenci materaców nie podają, a sprzedawcy wręcz w ogóle i mówią, że to jest tajemnica producenta albo tam... A w ogóle to twierdzą, że nie ma czegoś takiego jak parametr twardości. Uważają, że jest tylko parametr gęstości i twierdzą też wielu z nich, że nie ma parametru jakości pianki. Czyli nie dzielą pianki na otwartokomórkowe, zamknięte i wiskoelastyczne. Tak sobie myśląc, gęstość mówi nam o ilości materii upakowanej w danej objętości. Dokładnie. Więc teoretycznie im większa jest czegoś gęstość, tym powinna być zarazem większa twardość tego. Nie. A czy to tak jest w piankach? Nie. To od czego zależy twardość samej pianki? Każda pianka jest zrobiona w takim w uproszczonym takim komunikacie dla klienta. Dwa składniki. Mamy składnik A i B. Poliole, izocyanian. Izocyanian jest alkoholem i jest utwardzaczem. Czym go dodamy proporcjonalnie więcej do poliolu, tym pianka będzie twardsza, ponieważ proces polimeryzacji jest inny. Pęcherzyki szybko rosną i szybko twardnieją. Czyli możemy wlać 30 kg na metr sześcienny tych dwóch składników w proporcjach, gdzie pianka wyjdzie nam miękka lub wyjdzie nam twarda. Cały czas z 30 kg. Czyli tylko proporcje. Dla pianek wcale nie zależy od ich gęstości. Nie, ale jest jakaś taka bariera, której nie można przejść. Nie można na przykład zrobić pianki 50 kg bardzo, bardzo, bardzo miękkiej, ale można zrobić bardzo miękką i można zrobić bardzo twardą przy tej samej gęstości. Wręcz można zrobić piankę... Czyli to jest taki parametr, którym możemy manipulować w procesie chemicznym. No twardość. Na tym polega cała sztuka, że producenci mają dwa składniki, a mogą wyprodukować 50 rodzajów pianek. Tak? Wystarczy, że zmienią tylko proporcje. Mogą mieć zamówienie na piankę niepalną, dołożą jakąś melaninę, czy dołożą jakąś inną substancję uniepalniającą, mogą dodać jakiś preparat antybakteryjny, że nie będą się bakterie rozwijały i tak dalej, i tak dalej. I tu skończymy.